Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Ale zanim zaczniemy, mam dla was niesamowitą informację, która dosłownie wywali was z butów. Także usiądźcie sobie na spokojnie, bo to będzie niesamowite, co wam teraz powiem. Obecnie trwają zapisy do Predator Cup. To jest najbardziej emocjonująca impreza sim racingowa w roku, w której udział może brać każdy kierowca. Cała akcja odbywać się będzie w Assetto Corsie i jeśli zarejestrujecie się z linku w tym opisie, w opisie tego filmu, kurczę, aż mi się język plącze z tego wszystkiego. Będziecie mogli zgarnąć Assetto Corse z 80% zniżką. Dostaniecie kod 80% zniżkowy na Assetto Corse i możecie brać udział w Predator Cup. Cały turniej ma 3 fazy. Kwalifikacje krajowe. Chodzi o to, żeby wykręcić jak najlepszy czas na torze Monza. Od 10 do 14 maja, słuchajcie, dzisiaj jest 13 maja, także się śpieszcie, macie jeszcze tylko jeden dzień, bierzcie się do roboty, jeździcie 24 godziny, powiedzcie mamie, sorry, ja nie idę do szkoły, nie mam opcji, ja muszę ćwiczyć. Później odbędzie się finał krajowy, w którym weźmie udział 20 najlepszych kierowców na tym torze. Dokładnie 15 maja o godzinie 19. A ostatni krok to finał światowy, w którym zwycięzcy z danych krajów będą mierzyć się z zawodowcami z Steamu Romania Grauzgena 30 maja. Ale to nie wszystko, czyli tak, za samą rejestrację zgarniacie Assetto Corse 80% taniej. Dla wszystkich posiadaczy kierownic jest to fantastyczna opcja, żeby nabyć sobie grę praktycznie dużo taniej. Ale nagrody! Nagrodami za finały krajowe są najwyższej klasy sprzęty gamingowe. Z kolei zwycięzca światowego finału podpisze roczny kontrakt z R8G Esport i rozpocznie profesjonalną karierę sim racingową. Wszystko co musicie zrobić to wejść, w opisie tego filmu macie wszystkie potrzebne linki, wchodzicie i macie wszystkie informacje szczegółowe, które potrzebne są do realizacji tej rejestracji. Czyli podsumowując, do wygrania sprzęt gamingowy, szansa na profesjonalną sim racingową karierę. Powiem wam, że jeśli chodzi o sim racing, to bardzo, bardzo, bardzo idzie do przodu ta kategoria i myślę, że niedługo będziemy mieli w telewizji transmisję z prawdziwych sim racingowych imprez, jeśli już nie ma. Bo naprawdę słyszę ze wszystkich stron, że bardzo, bardzo mocno ta scena się rozwija i biorą w tym udział duzi gracze, ale także i jakieś tam mniejsze kluby organizują swoje takie imprezy, które są z nagrodami pieniężnymi i nie tylko, także naprawdę bardzo mocno się to rozwija. Słuchajcie, rejestracja jest darmowa, możecie sobie zgarnąć Assetto Corse 80% taniej, a nawet jeśli nie to, to możecie po prostu wziąć udział w takich zawodach, w Predator Cup, w tej imprezie. Ja sam wezmę chyba w tym udział, bo jestem bardzo ciekawy jak mi pójdzie, aczkolwiek ja nie jestem aż takim dobrym kierowcą i widzicie, że ja w symulatory to mało gram, ale bym chciał spróbować może swoich sił w Assetto Corse i może zrobimy sobie taki live stream i sobie pojeżdżę i zobaczymy jak mi pójdzie. Po rejestracji oczywiście weźmiecie też udział w konkursie, w którym dodatkowo do wygrania są vouchery na Steam. No i najważniejsze, czas na rejestrację do 14 maja, także naprawdę musicie się pośpieszyć, żeby się wyrobić. No i ostatnia sprawa, czyli pierwsze 1000 rejestracji dostanie zgrzewkę Predator Shota. Także jeśli chcecie się na to wszystko załapać, to prędko rejestrujcie się, bo naprawdę czasu jest niewiele. Polecam wam też oglądać moje filmy regularnie na czas, podczas na przykład premiery albo zaraz po publikacji, żeby jakby trafić na takie akcje, bo to jest akcja limitowana czasowo i no i trzeba tutaj szybko klikać, szybko wpisywać i brać w niej udział. Podejrzewam, że wielu z was nawet nie dokończy oglądać tego filmu, a dzisiaj też będziemy mieli przesadzone akcje w trybie Fortnite. A my już wyszukujemy sobie
sesyjkę, gdzie będziemy zaraz uczestniczyć w naszych zawodach. Najważniejszych chyba, co? Ja nie wiem, czy mi się kiedykolwiek uda Mini Cooperem wygrać. A sobie zostawiam to, to wyzwanie jako taką wisienkę na torcie. Bo ja wiem, że kiedyś mi się to uda. Ale takie mam wrażenie, że jak mi się już to uda, to w tym eliminatorze nie będę miał za wiele do roboty. No, wy wymyślacie mi różne challenge'e, różne wyzwania, które mogę sobie zrobić w tym trybie. I jedne są fajne, drugie są takie sobie. Ale generalnie, no, jest co robić tutaj w eliminatorze, prawda? Sam się, kurczę, zastanawiam, czy miałbym szansę. Aż jestem ciekawy i chyba spróbuję. I sam się zarejestruję i zobaczę, jaki czas uda mi się wykręcić. Chociaż ścigałem się i ze streamerami, i sami z innymi zawodnikami w F1 2020 pod koniec wakacji. I powiem wam, że poziom, jaki reprezentują niektórzy, jeśli chodzi o sim racingowe gry, to jest jakiś totalny kosmos, nie? To trzeba tak z 2 lata jeździć, myślę, albo no regularnie po prostu jeździć przez 3 miesiące, powiedzmy, żeby mniej więcej dogonić poziomowo tych ludzi. Naprawdę. Ale znam też kilka osób, które zajmują się sim racingiem i myślę, że mogłyby się czymś takim zainteresować i zdobyć bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o ten tor moca. Ja jestem ciekawy, no, ja bym sobie spróbował. Nawet ja wam powiem, że chyba nie wiem, co to jest za tor. Nie wiem, czy kiedykolwiek na nim jeździłem. A co dopiero wiedzieć, jakie są zakręty i tak dalej, i tak dalej. Ale tak dla totalnej zabawy można by było sobie spróbować, nie? Zobaczyć, co nam się dzisiaj tutaj przydarzy, jak myślicie? Nie wiem, czy korzystacie, piszcie w komentarzach, czy korzystacie z tej miejscówki często, bo już ją chyba któryś raz z rzędu pokazuje i prawie za każdym razem jest tutaj jakiś drop. Nie zawsze jest fantastyczny, ale jest tutaj bardzo dużo miejsc, z których zbieram. Ja to mówię chyba już, że jest 4. odcinek z rzędu, ale po prostu lubię tą miejscówkę. No zobacz, tutaj kawałek sobie pojedziesz i już, i Subaru, i proszę bardzo, 4. poziom. Od razu zgarnianko, elegancko, elegancko. Ja sobie podłączę tego laptopa z Asusa jeszcze i powiem wam, że sobie wezmę, no, zrobię sobie to wyzwanie Mini Cooperem, bo to był hardcore. Nie wiem, czy laptop ma jakikolwiek wpływ na to, jak myślicie? Chyba nie ma żadnego wpływu, co? No to czy ja wygram to, czy nie? To głównie umiejętności się liczą. Nie sprzęt, a technika gnoju! A tu mamy kogoś. A co on tam? Ty, nie, bo mi... Ze mną się ścigaj! Ze mną chodź! Tylko żeby nie Mini Cooper. O, Supra, ekstra. Ła, co, ej, gościu? Gościu nie wyzwał Mini Coopera na pojedynek. Patrz, stał Suprą i pomyślał sobie, takie mam wrażenie, że on stał tą Suprą w tym miejscu i nie chciał ścigać Mini Coopera, bo pomyślał, że jest za słaba. Czy to jest moja bratnia dusza? Ja zawsze tak robię, jak widzę, jak mam jakiś dobry samochód i widzę jakiegoś słabego zawodnika, to się z nim nie ścigam, tylko wybieram kogoś mocniejszego. Zobaczcie, tutaj Supra kontra Subaru. Ja myślę, że Subaru ma tutaj, no, znaczną przewagę nad Suprą. Chociaż może... Zobacz, dogania mnie Supra. Wyprzedził mnie! Dobra, zobaczymy, co to będzie. Subaru jest generalnie dużo lepsze, ale jeśli jedziemy po offroadzie. Jeśli jedziemy sobie po asfalcie. Ale nie, zobaczcie, trzymam się tutaj gdzieś bliziutko. Także chyba nie ma problemu. Ej, ale gościu dobrze jeździ, zobacz. Zobacz na to. Trzyma się ładnie asfaltu, to jakiś kozak jest. Od razu można po sposobie, jak ktoś gra, poznać, czy ktoś się dobrze gra, czy... Patrz, nawet się nie spychał, nic. Gości po prostu lubi się ścigać. Nie wysłał tego Mini Coopera? Ja pierdzie, ja go dodaję do znajomych chyba, to jest jakaś moja bratnia dusza. Normalnie jechał to Mini Cooper, ten go nie wyzwał. Ja pierdzie, aż chcę mu dać wygrać, ale to by było chamstwo. Ja nie lubię czegoś takiego, jak mi ktoś daje wygrywać. Już wolę przegrać. Supra nie dała rady. No, ona jest generalnie słaba, ale zobaczcie, wcale tak aż bardzo nie odstawała w tym wypadku z tyłu. Ja pierniczę, i to był najlepszy zawodnik, jakiego spotkałem na eliminatorze chyba w życiu. Poważnie.
Ja pierniczę, fajny typo. Aż szkoda było z nim wygrać, no. O, na moim ludzkim radarze, kurde, drzewa nie zauważyłem na moim ludzkim radarze, ale zauważyłem, że tam jest jakiś niedaleko gościu, który mówi, że chce się ze mną ścigać. Mówi, że jestem cienka faja i że jak z nim wygram... O nie... Nie z tym, Boże, ludzie... No ej, patrz, tutaj ma drop, chodź ci pokażę tego dropa, chodź. Chodź tutaj, bierz ten samochód i się ścigamy. Co ty robisz, gościu? Halo? Halo, chodź, czekaj, pokażę mu tego dropa, żeby wziął i będziemy się wtedy ścigać. Chodź, tutaj masz, zobacz, tu. No to prawda Supra. Halo, tutaj, nie tam, wracaj, tu masz Suprę. Pojechał tym Mini Cooperem, wracaj do Supry, nie mogę mu zatrąbić, bo go na pojedynek wyzwę, no. A i tutaj kogoś widzę na moim ludzie. No ten już nie może być słaby, bo już z kimś pojedynek zrobił. O patrz, RS7, a to? Dawaj tego. O kurde, co ja zrobiłem? A on chyba nie zna... O kurde, źle pojechałem. Chyba jednak zna ten skrót i pojechał lepiej niż ja. O kurcze, przedupczone będzie. Dawaj trójkę od razu, Audi, nie ma czasu, Jezu, to powiem. Co ja zrobiłem, tu jakiś koksów, na jakiś koksów padłem. To nie miało tak wyglądać. A tu już zaraz koniec strefy, to teraz, ile mam do celu? 1,5 kilometra? Kurde! Niedobrze, musi się gdzieś rozwalić, typo. O kurde, jak ja tu wyminąłem? Lucek, jaki fart! Czekaj, ja się gdzieś rozwalił. Dawaj, ciśniemy, Audi, to jeszcze nie koniec. Dawaj! Ty jak go wyprzedz, ale będzie beka. Nie no, 400 metrów, to już nie ma szans. Już bym musiał naprawdę chyba... Nie wiadomo co zrobić, żeby przegrać to. Nie! Dawaj! Ach, cholera! Dobra, ja teraz będę jechał. I po moich umiejętnościach jazdy tutaj w Fordzie, wy stwierdzicie, czy mam szansę wziąć udział i wygrać zawody Predatorka. A? Co wy na to? Dobra, patrzcie, zaczynam, muszę pojechać gdzieś tam na dół, potem w prawo sobie pojedziemy, pyk, zobacz jakie opanowanie, ale skupcie się, ocena, tak od 1 do 10, jury, proszę bardzo ocenę moich umiejętności jazdy, patrz, od lewej do prawej, pyk, wyjście z zakrętu, cyk, zero kontroli trakcji, tylko ABS mam włączony. Stabilność wyłączone, wszystko, pyk. Zobaczcie jak te zakręty porobił gościu, zobacz na to, zobacz. Ja nie mogę do nich przyjść i powiedzieć, ja jestem największym gamingowym, racingowym youtuberem w Polsce i proszę mnie tutaj zapisać. Nie, tam liczą się umiejętności, więc każdy z was może wziąć w tym udział i mieć takie same szanse jak i ja. Nie ma znaczenia, czy ty możesz być nawet prezydentem USA, a nie będziesz mógł wziąć udziału w tych zawodach. Tak. Dobra, chodźmy na moją starą miejscówkę i zobaczmy, co tutaj będzie dla nas ciekawego. Czy coś będzie, czy nie? Zbierzemy coś? Jesteśmy na granicy strefy. Tak, drop. Właśnie tutaj, tych punktów, gdzie są dropy, jest mało, jest niewiele tak naprawdę. Ty, H-shifter mi się odkręca. tam był, wiem, że na wprost. O, na dole coś widzę, coś tam widać. O, tutaj jeszcze coś było, trzeba było kawałek pod górę podjechać, ale już bym ten dymek widział. Gdyby coś faktycznie się tu miało pojawić. Nic nie ma, okej. Na dole, widzimy, że jest na dole, nie? Woo! Dobra, trzymajcie się, zjeżdżamy z góry. Woo! Wertepy, aż tęskniłem się za tą miejscówką, pomyślałem sobie. Bijemy sobie, zobaczymy co to... Ktoś mi zabrał! O nie, ja się idę z nim bić. Słuchaj! Ty, kupa kontra kupa. Ten gościu chce mi zabrać przeciwnika. Co on tam za... O, Mini Cooper też zabiera. Tu jeszcze...
Cholera, co on wziął? Nie wiem co wziął, ale chyba go bierzemy na pojedynek. Co on robi? Co on robi? Gdzie on jest? Pojechał na górę? Nie, no musi... O! Pff! Dobra, co to jest? Idziemy, gościu, co ty myślisz, że masz Volkswagena, to jesteś dobry? Ja ci teraz pokażę, co Wielka Brytania potrafi, e? O kurczę, dobra, musimy teraz tak o... tutaj w Fordzie jest tak, że jeśli jedziesz za osobą, która rozwala ci te wszystkie murki, to jedziesz szybciej, bo te murki generalnie i wszystkie takie przeszkody spowalniają. Ale jeśli jesteś za daleko od tej osoby, która cię poprzedza... Pana to, będzie spychał. Będzie walka! Zobacz jak walczy, zobacz na to. Co zrobisz? Tutaj jest otwarty teren, gościu. Tu mnie nigdzie nie zepchniesz. Zapraszam cię na Predator Cup. Zobaczymy jak tam się pospychasz. Na hotlapie. Dobra. Pyk, redukcja, czwórka. I już wyprzedzony, już nie ma o czym rozmawiać. Dobra, już mnie teraz wyprzedził, bo wyjechał na drogę, ale zaraz będzie inna rozmowa. Patrz! I do celu mamy jeszcze dużo kilometrów, znaczy no, kilometr, jeden. Także jeszcze powinniśmy dać radę. 800 metrów! Dawaj Mini Cooper! Ty, ja myślę, że ja mam wyższą prędkość maksymalną tego Volkswagena. I teraz patrz, loteria przez drzewa. Szóstka! Pik! Udało mu się, tym razem mu się udało. Dobra boys, przyznaję się bez bicia, ten pojedynek był bardzo słaby. Przyznaję się, był słabiutki. Czasami trzeba się przyznać do błędu. Wsiadamy do Impali, szukamy przeciwników i walczymy. Zjeżdżam z tej góry, ale patrzcie, ja to zachwalałem sobie tą górę, że ona taka świetna jest, nie? Że widać z daleka, gdzie są dropy. Ale tak naprawdę najlepsze miejsca na eliminatorze to są takie, gdzie jest dużo tych miejsc, gdzie się spawnują dropy, prawda? No bo co z tego, że ja tutaj widzę duży teren, jednak na tym dużym terenie dużo tych dropów jednak nie ma. Najlepsze miejsce jak do tej pory znalazłem to jest właśnie przy tej rzece, prawda? Jeśli gracie na słuchawkach, to też możecie wbić sobie do miasta i w mieście nasłuchiwać, bo czasami za budynkami przez budynki słychać dźwięk tej takiej muzyczki, która wskazuje nam, gdzie jakiś drop jest. Dobra, co my tu mamy? Jakiś ziombel stoi w miejscu, czy jak? Nie, porusza się trochę do przodu. Nie, no poważnie! Chodź też mu chodź z nim poszukamy jakiegoś dropa. Gościu! Gościu, weź się uwolnić z tego Mini Coopera. Co on robi? Chodź, poszukamy razem dropa. Dobra, poczekam aż znajdzie jakiegoś dropa i wtedy wyzwiemy go na pojedynek, dobra? Co on robi? Czemu on ucieka? On pewnie myśli, że się chce z nim ścigać. Ale ja mu chcę pomóc szukać dropa jakiegoś. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Jedziemy za nim. Ale patrzcie, no wcale nie jest taki wolny ten Mini Cooper. Gdyby gość jechał normalnie drogami, nie wiem, czy bym go dogonił. A on jeździ tutaj jakoś skręca, także jak się przed kimś uciekacie, to szybko na asfalt, jak najszybciej szóstkę wbić, czyli z jakiejś góry czy coś. I wtedy, nie? No tak to bez sensu. Nie no, dropa nie znajdzie, gościu, chodź, poszukamy jakiegoś dropa, chodź ze mną, chodź. Chodź, ja się tą rozwalił się. Pewnie patrzył się do tyłu. Co ten pijany gościu za mną jedzie cały czas i co on ode mnie chce? Ciężko będzie znaleźć z nim jakiegoś dropa. O, kawałek dalej, coś miał, co tu jest? O kurde, ja to biorę. Z fokusem bym mógł przegrać nawet. No patrzcie, no tak to się bał, uciekał. Ech, no dobra, no większość graczy jest takich, co właśnie biorą. Jak widzą jakiegoś Mini Coopera, o, darmowa wygrana, ulepszę sobie samochód. Tak, tak. Uuu, ale tu obrodziło. To miejsce może też będzie ciekawe do dropów. Żeby jeszcze tu pojawić. O, Macan. Ja wolę Macana chyba niż. Zabieram wszystkie dropy, nikt nie będzie miał dobrych samochodów. no, Wiktorii to nie biorę, olać ją. Znaczy, jak jest jakaś Wiktoria na filmie, to oczywiście pozdrowionka. To chodziło mi o samochód. Ty, to nie będzie ten sam typ, jakby się tutaj kręci w okolicy. Ja go widzę na mapce. Dobra, ma jakąś inną furę. Audi? O kurde, to jest inny typ chyba. Czy ten sam? Nie, to jest inny. Chce się ścigać, dobra, gdzie jedziemy? Prosto!
Dobra, ale jak? Okej, to pojedziemy sobie tu na dół. No zobaczymy, graczy zostało mało. Ja mam lepszy samochód tu chyba na offroady. To Audi jest ciężkie. Chyba że gościu naprawdę dobrze. Nie w drzewo, nie w drzewo! Ach! Chyba że. O, gościu fajnie pojechał. O kurcze. Dobra, pojadę tutaj. O, dawaj, Macan, dawaj! Turbo! No, Macan lepiej tu podjeżdża. O, shit! Lepiej tu podjeżdżał, ale już nie podjeżdża. Dobra, musimy przez tą kopalnię jakoś. O, 900 metrów, kurde. O, fajny się przeciwnik trafił, bo akurat taki lepszy trochę. Pojadę górą. Nie, nie górą, tu, cholera, jasna. A zaraz, ten punkt jest na górze. Tak? Czy nie? On jest chyba na górze, ten punkt. Na górze. Dawaj, Macan, ja cisnę tu do końca ten gaz. Patrz, patrz, patrz. What? Nie, 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 nie. Ja pierdziele, wygrałem to chyba. O kurde, już byłem prawie pewny, że to przegramy. Jak było blisko. Co ja mam wziąć? Nie biorę nic, zostaję przy... Kurde, to był szósty poziom. Ach, mogłem jednak wziąć. Trudno, Macan też jest dobry. Okej, okay. Jaki pojedynek! Co, ej, gościa zrobiłem na szaro! Tutaj miał jakoś pod górę ciężką drogę do przejechania. Wow! Wow, patrzcie ile dropów tu w kopalni. Supra, nie no, Supry nie biorę. Ale ładnie, ładnie tutaj obrodziło. Jaki pojedynek. Ej, superowe to było. Kurde, ja byłem już prawie pewny, że przegram. Gościu dobrze jechał w tej Audicy, gdzie to jest trudny samochód do, wiesz, opanowania. Tutaj zwłaszcza na tych takich wertepach, bo on jest nisko zawieszony i łatwo się nim rozwalić. Gdzieś tam na bok czy coś. Tutaj gości ładnie sobie jechał tam między drzewami, jeszcze tak zadriftował pod tą górę, pięknie, pięknie. Ja zostałem przy Macanie, zostało 6 graczy do końca. Strefa jest taka jaka jest. Coś musimy wymyślić, ale ten pojedynek był... To był chyba pojedynek odcinkowy, to był odcinkowy pojedynek, kurde. Bardzo mi się to podobało. Tutaj widzę, że dwóch coś tam się ze sobą, o dobra, wyzwali się na pojedynek. Ja mam tego Macana, kurczę, mogę tą Audicę wziąć jednak na ostateczny pojedynek. Mimo wszystko Audi trochę szybsze. Odrobinkę. Macan jest fajny, ja go lubię. No lepsza by była Cayenne'ka jednak tutaj. Jeśli chodzi o Porsche'a. 5 graczy do końca, tutaj gościu jakiś się schował. Zaraz się pojawił. Jestem tu, okej, okay. Czyli mogę go wyzwać na pojedynek. Zostało 5 graczy. Chyba jeszcze jedna strefa będzie się zmniejszała zaraz. Fajnie by było lepszy się samochód. No mogłem wziąć tą Audicę, kurde. Nie pomyślałem, nie pomyślałem. Gdzie on jedzie? I tu się coś pojawiło chyba. Pokaż co to jest. Nic ciekawego. Dobra, Golf, słuchajcie. Okej, Golf chyba ogarnia o co chodzi, bo wyjechał poza strefę. Tak jak napisali w książkach. I zrobił to prawidłowo wszystko. I jedzie w kierunku strefy, tak żeby, wiesz, zyskać trochę czasu na tym, że ja będę odwrócony w drugą stronę. Dobrze robi, dobrze. Wszystko. O nie! Na koła! Jest! Ale żebym to zrobił! Znaczy to był totalny przypadek, ale wiesz. Ale lubię sam siebie pochwalić, no. Wow! Dawaj, Macan, dawaj, Golfa zrobimy, chociaż będziemy mieli ten szósty poziom. 4 graczy do końca, kurde, ej. Końcowy pojedynek będzie chyba na 3 graczy. Nie, na 2. What? To będzie pojedynek. Ty, jeszcze nigdy tak nie miałem na koniec. Tylko, że tam widziałem, że gościu miał jakiś wysoki poziom, więc... No i musimy wziąć tego, tą RS4, niestety. Ach, szkoda trochę. Dobra, wiecie co... Patrzcie, dwóch ostatnich graczy
Mieliśmy kiedyś coś takiego sprawdzić, czy jak zrobimy sobie pojedynek, czyli ja kontra on, dwóch ostatnich... O kurde, on ma Ferrari FF. Ty, ale ja powinienem mieć spore szanse, żeby wygrać z nim na tym ostatecznym pojedynku. Tylko w którą stronę my będziemy jechać? Jak tu wyjechać? Ja się skitram gdzieś. No dwóch ostatnich graczy. Pierwszy raz chyba coś takiego mam. Nie wiadomo gdzie będzie. Wiecie co, ja tutaj nie kończyłem jeszcze na kopalni. Pojadę sobie tu, gdzieś tutaj blisko tej takiej powiedzmy głównej drogi. Gdzieś tu się skitramy. Szacuję, że będziemy właśnie gdzieś w tę stronę jechać. Więc prawdopodobnie przejadę sobie przez tamę. Zaraz zobaczymy, kurde, bo prawie przez strefę wyjechałem. 13, 12. Tak myślę, ale równie dobrze może być z drugiej strony, bo jesteśmy tak, no może nie na środku mapy, ale... No zobaczymy, dwóch graczy na samym końcu, kurde, ciekawe, co? Dobra, co dalej? Nie mogę mapy otworzyć. O, dobrze się trafiło. Dobra, ale gościu też ładnie sobie wyjechał. O, jest zajebiście ustawiony. On wjedzie sobie na tą drogę i będzie cisnął. Dobra, to już chyba po pojedynku jest. No, ech. Nie dogonię Ferrari FF na asfalcie, nie ma szans na to. On ma już prostą drogę do celu. Ale dwóch graczy na końcu, czy... jakbym go wyzwał na pojedynek i on by pojechał w zupełnie w inną stronę, byłby po drugiej stronie kopalni. Nie, to by mogło być coś z tego jeszcze być. Z drugiej strony Ferrari FF jest tak szybkie, że gościu mógłby po prostu wygrać jeszcze ze mną ten ostateczny pojedynek. I to by chyba był koniec meczu. Ale pierwszy raz mam coś takiego, że dwóch graczy jest na końcu. Mieliście tak kiedyś? Nie, no tutaj już chyba nic się nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. Chociaż? On pojechał sobie tu pewnie tą drogą prosto. Wow, Audi, ty się kurde, quattro, hello, drogi się trzymaj. O Boże, z tymi Audi. Quattro, chwileczkę. No nie działa quattro, niestety, zero przyczepności. Jest. Tak, już powinien za lada moment dojechać. Bez większych emocji tutaj, moi drodzy, niestety końcówka, zobaczcie. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku z trybu Fortnite. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w Predator Cup, bo myślę, że to jest fajna opcja, nawet jak ktoś tam nie liczy na to, że wygra, czy że nie gra za dużo w Assetto Corsa, to fajnie jest zrobić sobie taką odskocznię, fajnie jest się pobawić w ten sposób. Ja nawet nie wiem, czy tam można brać udział grając na padzie, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o Assetto Corsa, to tutaj chyba raczej nie ma sensu grać na padzie, bo tam zbyt wiele informacji jest przekazywanych na kierownicę w bardzo precyzyjny sposób i granie na padzie to jest tak, jakbyśmy z tej gry wycięli jakieś 70% zabawy, dlatego że tam grafika jest do dupy, krótko mówiąc. Jest... no dźwięki są jakie są, zależy jakie mody zainstalujesz. Znaczy tak, jeśli chodzi o grafikę, to właściwie to ta gra to jeden wielki mod, tak? Jeśli bierzesz grę taką, jaka ona jest, no to tam nie ma za wiele co szukać, no. Jest bardzo uboga w content, ale ona jest bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o właśnie force feedback, o fizykę przede wszystkim jazdy, tak? Więc jeśli nie ma się dobrej kierownicy, to tak mówię, no traci się 90%, no 80% z tej gry, bo ona jest właśnie głównie pod jazdę na kierownicy. A tutaj w Fordzie, no to możesz grać równie, jak nie masz kierownicy, możesz grać nawet na klawiaturze i też cię będzie można fajnie bawić, naprawdę, tutaj w Fordzie, bo tutaj jest ten sposób prowadzenia samochodami taki
przystępny po prostu dla każdego. Jak na laptopie będziesz grał na klawiaturze, też się fajnie pobawisz. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I do zobaczenia następnym razem. Hejas!